Fundacja Słowo i Kropka oraz Nasze Czytanie przedstawiają Jean de La Fontaine. Bajki. Czyta Piotr Kruszczyński. Kot, królik i łasica. Raz królik, żwawy i młody, pobiegł w warzywne ogrody skubać kapustę i bujać po rosie. A tymczasem łasica o spiczastym nosie przeniosła do jego chaty swoje lary i penaty. I 100 króliczych pokoleń mieszkanie prawem kaduka wzięła w posiadanie. Królik powraca z przechadzki. Zastaje dom zajęty. Co jest? Powiada. Gwałt publiczny, rozbój, zdrada. Za ten najazd świętokradzki warto, oj warto jej mości połamać kości. Jak śmiesz, wbrew woli traktatów, wdzierać się w progi moich antenatów. Precz stąd, wracaj do swej dziury, bo jak w pomoc przyzwę szczury, zobaczysz, że będzie krucho. Na co nam wojny? Ja przekładam zgodę, rzecze łasica. Nakłoń baczne ucho, a wnet praw moich dowiodę. Wiedz, że przed laty dawnemi mój prapradziad chciał tu, na tej ziemi, wygrzebać nory dla swego plemienia. Zamiar skończył się na chęci, lecz następne pokolenia przechowały go w pamięci. I choć kiedyś króliki wspomogły łasice, gdy szczury naszą obległy stolice, nic to nie znaczy. Wola przodków święta, stwierdzona przez testamenta, kazała nam stosownej upatrywać pory i zagarnąć wasze nory. Twe włości są po prostu rewindykowane. Dałeś je sobie zabrać, wzięłam i zostanę. Odpleciesz, odparł królik. Przecież w tej dolinie z początku były tylko bagna i pustynie. Króliki tu osiadły bez walk i potyczek. Od niepamiętnych czasów każdy z nas posiada norę dziedziczną z ojca, dziada i pradziada. Moją dzierżył król, królik, wreszcie ja, króliczek. Kto pierwszy ziemię posiadł, do tego należy, a o rabusiach stoi w kryminalnym prawie. Waszmość chce adwokatów? Waszmość mi nie wierzy? Przerwie łaska. I owszem, niech w tak ważnej sprawie rozstrzyga światły sąd Pazurowicza. Był to kot stary. Potulny z oblicza, układny w mowie, w postępkach ostrożny, opasły, cichy, nabożny, a jurysta jakich mało. Królik z łasicą wyruszają zatem i przed sędziego stają majestatem. Przystąpcie, dziadki, bliżej, mówcie śmiało, rzekł Pazurowicz dobrodziej i oczęta zmrużył skromnie. Słucham, o cóż to wam chodzi? Lecz widzicie, jam stary, mam słuch przytępiony, więc proszę bliżej tu do mnie. Na wezwanie tak łaskawe podchodzą zwaśnione strony i zaczynają rozprawę. Tego kot czekał. Chytrze mrugnął okiem i nagle jednym podskokiem capnął obu pieniaczy i mrucząc pacierze dla świętej zgody zjadł ich na wieczerze. Łatwo pozna, kto treści w tej bajeczce szuka, że pierwszym prawem świata jest prawo kaduka. Kto mocniejszy, ten lepszy. Gdy z sąsiadem w sporze silniejszego od siebie chcesz wziąć pośrednika, pomnij, że łatwo dosięgnąć was może los łasicy i królika.
Bajki Jeana de La Fontaine czytał mi w dzieciństwie wieczorami mój dziadek. Dlatego i ja zachęcam do czytania, a zwłaszcza do subskrybowania kanału Nasze Czytanie.